Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na inny temat. Jak już kupimy kamerkę, czy tam za 100 zł, czy za 2000 zł, przydałoby się w czymś montować te filmy. I w dzisiejszym filmie pokażę wam jeden z programów, którym ja zaczynałem i mogę go śmiało polecić. Zapraszam. Jak już mamy kamerkę sportową, to przydałoby się w czymś montować te nagrania, prawda? Możemy co prawda sobie zbierać je do folderów, katalogować i potem odtwarzać jeden po drugim. No ale dlaczego później nie zrobić z tego filmu? No przecież zrobienie filmu tak naprawdę to nie jest wielka filozofia. A uwierzcie mi, naprawdę zaczniecie się cieszyć z tego, że zaczynacie robić i z czasem wasze filmy będą coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz łatwiejsze przejścia będą wam wychodzić, coraz łatwiej będzie wam to wychodzić. Przecież jak już kupimy sobie kamerkę sportową, 100 zł czy tam za 2000 zł, to fajnie by było się chwalić takimi filmikami na przykład z wakacji. Z całą pewnością mógłbym wam polecić program, który się nazywa Shotcut. Link do pobrania umieszczę wam poniżej. Ja zaczynałem na tym programie, moje pierwsze filmy możecie zobaczyć. Prosty program, dość intuicyjny. Nie będę wam opowiadał o tym, co można w nim robić. Ale ma podstawowe funkcje, przejścia różne, zmienianie tempa, renderowanie ma w różnych rozdzielczościach, nawet trochę więcej, ponieważ ma nawet korekcję kolorów. No i działa na słabszych komputerach. Mogę polecić ten program, on jest darmowy, działa na Windowsie, iOSie i na Linuxie. I to tyle. A teraz idę trochę pokręcić. Aha, jeszcze jedno. Zostawcie lajka, suba, komentarz poniżej. Wtedy algorytm YouTube'a jakoś lepiej to znosi. Cześć! Dlatego ja z całą pewnością kliknijcie suba, gdzie będą wam się pokazywały